Cześć, z tej strony Ketsu i witam Was w 20 odcinku i w ostatnim odcinku przed świętami. A więc życzę Wam wesołych świąt. No już, na początku odcinka. I pierwszy mecz dzisiaj wygrywamy 1 do 0. 31 punktów, więc elegancko. 3 punkty przewagi nad PSG, które nas nie może dogonić łatwo z nimi. Nie. Drugi mecz dzisiaj 4-1 wygrany. No i dalej mamy tyle samo przewagi UEFA Champions League z PS United. Tutaj powinien być S win. A tutaj Sergio Ramos, superstar, superstar. I 4-1 zwycięstwo. Pierwsze miejsce w tabeli, 13 punktów, żadnej porażki. Widzę mistrzów, jeszcze jeden mecz. No i mamy to, nie? A więc okej, Fabinho i Lewandowski, nie. Mecz z Lorient. 3-0 wygrywamy. 37 punktów elegancko. Cristiano Ronaldo, GC, Kondogbia i Dawid De Gea. Okej, Stade Reims teraz. Pyk. 4-1 zwycięstwo, ależ lecimy. 40 punktów, ależ ja lecę. Tak jest. No i 15 mecz z Olympiquem Lyon. Najcięższy. Aby nas PSG nie dogoniło. Götze i Cristiano Ronaldo się pojawili. Proszę, żeby to było zwycięstwo. 1-0, tak jest. I PSG remisuje. 2-2. I jest. Więcej mamy przewagi. Tak jest. Mamy to. 5 punktów przewagi. Mecz ostatni w fazie grupowej. Mamy go z Bazyl. FC Bazyl, które pokonujemy. Tak jest. 1-0. Elegancko. No i 16 punktów, pierwsze miejsce. Wolfsburg, Atletico Madryt, PSG, Real Madryt, Lazio, Manchester City. Nie załadowały się herby klubów z Anglii. Dlatego tak jest. Barcelona, Roma, Tottenham, Pablo Viestein, Chelsea, Valencia i Bayern i Marci Den Gnab. Takie kluby, serio? Tam ileś, nie wiem, 2-3 żeby wyszły. No i z kim zagramy w 1/8 finału w Lidze Mistrzów? Tutaj nie. Marci Degna. Marci Degna. No i otwiera się przeciwnik. A więc łatwiutko, łatwiutko. Więc elegancko już tutaj mogę mówić, że to jest zwycięstwo. Mecz z Nantes teraz. Dobra. Carrasco i Cristiano Ronaldo. Nie. I tutaj menadżer ofert. PSG, Olympique Marseille i Real Madrid. Nie. I mecz z Lorient. 1-0 wygrywamy, PSG znowu remisuje i 46 punktów, 7 punktów przewagi nad PSG. I dzisiaj ostatni mecz w dzisiejszym odcinku jest z FC Metz. A więc łatwy, łatwy przeciwnik. Z Lidze Mistrzów. Skipujemy mecz,
I 4-0 wygrywamy PSG. Znowu remisuje. 9 punktów przewagi nad PSG. A więc eleganckowi w tym sezonie. Raczej już wygramy sezon, nie? A to się było na wszystko. Zostawcie lajka, suba. Cześć, jo.